W hali sportowej AquaZdroju odbyło się kolejne międzynarodowe wydarzenie sportowe. Tym razem fani koszykówki mieli okazję na żywo śledzić zmagania koszykarzy biorących udział w turnieju Nadziei Olimpijskich U16, w którym zagrały ekipy z Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Bardzo życzę wszystkim miłego pobytu w ośrodku AquaZdrój, wykorzystania wszystkich jego możliwości, basenu i odnowy, hotelu. I zapraszam również do odwiedzenia ciekawych miejsc wokół Wałbrzycha, w aglomeracji wałbrzyskiej. Życzę samych dobrych meczów, samych dobrych emocji, samych zwycięstw. Uważam turniej, pierwszy międzynarodowy turniej Nadziei Olimpijskich w koszykówce w Wałbrzychu za otwarty. Z patronatem ministra wszystkiego dobrego. Następnie koszykarze przystąpili do zawziętej rywalizacji. W pierwszym meczu Węgrzy wysoko pokonali Czechów i objęli prowadzenie w turnieju. W drugim spotkaniu Polska do przerwy prowadziła ze Słowacją. Po przerwie nasi koszykarze podwoili przewagę. Niespodziewanie Słowacy pokonali liderów turnieju Węgrów. Ten wynik sprawił, że Polacy przy swoim zwycięstwie nad najsłabszymi Czechami wygrywali. Niestety w ostatnim meczu turnieju Polacy nie wykorzystali szansy na wygranie turnieju Nadziei Olimpijskich i jeszcze bardziej niespodziewanie przegrali aż 15 punktami z Czechami, a turniej wygrała ostatecznie Słowacja. Choć wygrana przeszła gospodarzom koło nosa, to okazali się bardzo gościnni.